Czy masz świadomość? Ekstremalnym przykładem potencjału, jaki dawała ta konstrukcja, jest żarówka wyprodukowana w 1901 roku, która świeci prawie nieprzerwalnie do dziś w budynku straży pożarnej w Livermore w Kalifornii. Żarówka ta jest przykładem na możliwość stworzenia konstrukcji w zasadzie bezawaryjnej. Jak należy się domyślać, tego typu niepsujące się produkty mogą stanowić zagrożenie dla ich producentów. W przypadku zupełnej bezawaryjności produkty mogą sprzedać się tylko raz. Z tego też powodu główni producenci żarówek, którzy do dzisiaj są liderami, Osram, Philips, General Electric, uznali, że taki stan rzeczy jest dla nich nieopłacalny. Zgodnie z dostępnymi informacjami 23 grudnia 1924 roku założyli kartel o nazwie Phoebus. Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski, kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika Spraw Obywatelskich. Przeczytałem Państwu fragment tekstu artykułu pana Adama Rysia, planowane postarzanie produktu, analiza zjawiska. Doktor inżynier adiunkt na Wydziale Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Adam Ryś, jest dzisiaj Państwa i moim gościem. Dzień dobry Panie doktorze. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Panie doktorze, o czym jest film dokumentalny Spisek żarówkowy, nieznana historia zaplanowanej nieprzydatności? Ten film jest między innymi o tej żarówce, o której pan na początku powiedział, tak? O tym, że są produkty, czy że były produkty, które produkowane były przez lata i które są z nami do dzisiaj i są używane, tak? Niektórzy rzemieślnicy mówią, że odziedziczyli zestaw narzędzi po swoim ojcu czy dziadku i one służą im do dzisiaj. No ale są też takie produkty, które zużywają się bardzo szybko. I między innymi ten film dokumentalny, on jest bodajże produkcji NBC, mówi o tych rzeczach, tak? Na samym początku jest właśnie bardzo ciekawy film, gorąco go polecam do obejrzenia. Na początku przytoczony jest właśnie przykład tej żarówki ze Straży Pożarnej Livermore, która świeci w zasadzie 121 lat w tym momencie. Ponoć była raz czy dwa razy gdzieś przenoszona z miejsca na miejsce, więc no nie jest ciągłe świecenie, no jest włączana i wyłączana. Ma swoją stronę w internecie, ma swoje święto, no bo Amerykanie potrafią celebrować takie rzeczy, więc w tym przypadku możemy podziwiać tą żarówkę i że ona rzeczywiście świeci, no a nie wszystkie produkty tak mają. W tym filmie przytoczonych jest jeszcze kilka innych przykładów na to zjawisko, które nazywamy planowym postarzaniem produktów. No właśnie, a co mają wspólnego z tym zjawiskiem pończochy? Co mają wspólnego pończochy? Też jest przytoczony w tym filmie przykład i on jest potwierdzony, udokumentowany dość dokładnie. Firma DuPont, tak znany międzynarodowy koncern chemiczny z siedzibą w Wilmington w Stanach Zjednoczonych, jest bardzo innowacyjnym koncernem i odkrył między innymi takie produkty jak teflon, kevlar czy właśnie wspomniany w tym filmie nylon. Nylon został wykorzystany do produkcji pończoch. Przy czym wcześniej nie był używany do tego na samym początku, bo o ile dobrze pamiętam, to było jako tworzywo sztuczne czy włókno wykorzystywane w spadochronach. To było jakby pierwsze zastosowanie, no ale ktoś wpadł na pomysł, że można by go wykorzystać do produkcji pończoch i można powiedzieć, że spowodował rewolucję w tej branży, ponieważ dotychczas stosowane materiały były jednak podatne na zniszczenie, a ten materiał nowy wydawał się być w pewnym sensie niezniszczalny.
No ale spowodowało to, że ta niezniszczalność tego materiału spowodowało to, że pończochy sprzedawały się bardzo dobrze, ale w zasadzie raz, tak? Czyli że jeśli mamy produkty, które się nie psują, nie niszczą, no to istnieje zagrożenie i firma bardzo szybko na to zagrożenie wpadła, że jeśli wszystkie Amerykanki, czy nawet jeśli będziemy to eksportować na cały świat, wszystkie kobiety kupią sobie jedną, drugą, trzecią parę pończoch, to w pewnym momencie nie będą potrzebować kolejnych. I inżynierowie, ci, którzy wcześniej zajęli się, czy byli w jakiś sposób zaangażowani w produkcję, czy wynalezienie tego tworzywa sztucznego, zostali poproszeni o to, żeby go troszeczkę popsuć, tak? Czyli ten spadek popytu, czy na razie jakaś, można powiedzieć, predykcja tego spadku, spowodowała to, że zaczęto robić pończochy gorszej jakości. No, z firmą DuPont mieliśmy już na łamach tygodnika spraw obywatelskich do czynienia nieraz. Ja Państwu z kolei polecam film Mroczne Wody, którego recenzję właśnie publikowaliśmy w tygodniku, ale też wywiad z Robertem Bilotem, prawnikiem, który kilka dekad spędził na walce z DuPontem, jeśli chodzi o środek, który jest używany, środek chemiczny używany do wspomnianego przez pana teflonu i patelni teflonowych. Jeżeli Państwo macie te patelnie teflonowe w swoich mieszkaniach, to bardzo zachęcam do obejrzenia filmu Mroczne Wody. A wracając do filmu Spisek żarówkowy, powiem tak, że część osób nas słuchających może stwierdzić, no ale zaraz, to chyba jakieś pachnie jakąś teorią spiskową, jakimś szurstwem. Dzisiaj używa się takich terminów foliarstwem. A jak jest w tym przypadku? No to by trzeba się zastanowić w ogóle, tak, co to są teorie spiskowe, do czego są wykorzystywane i dlaczego. To był pewnie temat na osobną audycję. Na moją prywatną definicję powiem, że to często się tak nazywa zjawiska, które ludzie zauważają w jakiś sposób, a na które ciężko jest znaleźć dowody. Z drugiej strony, jak chcemy coś ukryć, to pewnie najłatwiej ośmieszyć ludzi, którzy zauważają pewne zjawisko. Można ich obśmiać i właśnie uznać za oszołomów, czy jak pan wspomniał, foliarzy, jak to się dzisiaj mówi. Akurat w tym przypadku ta obśmiewana teoria okazała się prawdziwa. Jeśli chodzi o naukę, tak? Nauka z definicji musi być podważalna, na przykład przez nowsze badania. Tak, tak jest w nauce, że nowsze badania, które wypierają te stare, tak, jakoś hipotezy, które stawiamy nowe i je staramy się udowodnić, zamieniają prawdy, które były obowiązujące wcześniej. Jeśli tego nie zakłada podważania swoich paradygmatów, to jest religią, w której podaje się zestaw praw do wierzenia, a nie nauką. Są teorie spiskowe, które okazywały się prawdą. No i w tym przypadku wydaje mi się, że ten film dokumentalny, akurat on na samym początku, kiedy ja pamiętam, kiedy on został wyemitowany i pojawił się też na popularnych kanałach typu YouTube, bardzo często był zdejmowany. To znaczy, że właśnie ktoś, internauci, jak wiadomo, replikują tego typu materiały i wrzucają na swoje serwery. On tak bardzo długo z nim walczono. Nie wiem, kto to robił, czy może te firmy, które zostały tam wymienione. No ale w każdym razie można powiedzieć, że te produkty, które tam zostały wymienione, sposoby ich postarzania, no dzisiaj już w zasadzie zostało uznane, że tak jest. Mm-hmm. No właśnie, tutaj w jednym z pana artykułów, które można znaleźć w sieci, które polecam Państwu, jeżeli chcecie pogłębić temat, Znalazłem taki fragment. Zjawisko planowanego postarzania produktu nie znajdowało dotychczas właściwego miejsca w dyskursie naukowym. Często prezentowano je jako jedną z tak zwanych teorii spiskowych.
To dlaczego w tym naukowcy nie podchodzili do tego, nie wiem, należycie poważnie? No, trudno mi opowiadać za wszystkich. Ja ze swojej strony zainteresowałem się tym tematem i zacząłem trochę szperać. Zazwyczaj w przypadku publikacji naukowych zawsze tak jest, że najpierw trzeba zbadać literaturę, jaka jest dostępna w tym zakresie, tak, na świecie i opisać, żeby nie wyważać drzwi otwartych. To trzeba najpierw sprawdzić, co opublikowali inni naukowcy i przyznaję, że tutaj na pewien mur natrafiłem. Nie jest tak, że w ogóle nie było tych publikacji, ale nie było ich dużo, tak? Mogłem je, pamiętam, w bibliografii pierwszego artykułu to chyba miałem 4 czy 5 pozycji tylko, na które mogłem się powołać i o dziwo z pomocą przyszły dokumenty oficjalne Unii Europejskiej, ponieważ jest takie gremium w ramach Unii Europejskiej, które nazywa się Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, EKES w skrócie, który w 2013 roku, czyli już po tym filmie Spisek żarówkowy, wydał dokument, który wskazywał na konieczność wprowadzenia zakazu wytwarzania produktów o tej właśnie zaplanowanej jakiejś wadliwości. Później został powołany okrągły stół przez EKES, który gromadził przedstawicieli różnych sektorów przemysłowych, finansowych, związków zawodowych, związków handlowych i tak dalej, którym było jakieś skierowanie do Komisji Europejskiej pewnych zaleceń legislacyjnych, co by trzeba z tym zrobić. A później się już posypało, bo w zasadzie było kilka raportów, między innymi chyba najbardziej przełomowy raport niemiecki Federalnej Agencji Ochrony Środowiska, a później znowu w 2017 Komisja Rynku Wewnętrznego Unii Europejskiej też opublikowała dość duży raport dotyczący cyklów użytkowania głównie sprzętu elektronicznego, komputerowego i AGD, ale tutaj kilka branży też było jakby analizowanych i rzeczywiście jest sporo materiałów na ten temat, które są, no można powiedzieć, potwierdzone, tak, że nie jest to coś absolutnie wymyślonego. A proszę powiedzieć, co wynika z tego raportu niemieckiej federalnej o Agencji Ochrony Środowiska, który został opublikowany w 2015 roku? Jakieś najważniejsze wnioski? No przede wszystkim wynika zjawisko, że to zjawisko istnieje, tak? Czyli że lodówki działają krócej, telewizory działają krócej, między innymi telewizor kineskopowy, ten taki starego typu, który możemy pamiętać jeszcze z naszych domów pewnie, jego cykl życia wynosił chyba 11 lat, o ile dobrze pamiętam, natomiast te płaskie telewizory, które dzisiaj mamy, ich cykl życia wynosi 5 do 6 lat, pomimo teoretycznie postępu technicznego. Również, nie pamiętam już dokładnie danych, ale skrócił się czas pracy lodówek, pralek i innych tego typu rzeczy. Natomiast, co wykazał również ten raport, inna konkluzja z zupełnie innej kategorii, to było to, że bardzo sporo rzeczy oddawanych do recyklingu czy na złom jest jeszcze sprawnych całkowicie. O ile dobrze pamiętam, to tam było w tym raporcie 1/3 produktów oddawanych, tak, na złomowanie, to ciągle funkcjonowała i można powiedzieć, że nadawała się do dalszego użytkowania i to potwierdziły również dane polskie z Aplia Polska, to jest takie stowarzyszenie, które już nie pamiętam dokładnie, ale w każdym razie to jest stowarzyszenie producentów właśnie sprzętu AGD, które mówi, że w Polsce 15% oddawanych do recyklingu urządzeń jest ciągle sprawnych. A ten drugi raport, o którym pan wspomniał, ten Europejskiej Agencji? Ten drugi raport, on też po prostu potwierdzał to, że zjawisko postarzania produktu istnieje, że jest postrzegane, że nie tylko, tak, nie tylko ludzie, pojedynczy konsumenci to widzą, ale również organizacje konsumenckie. No dobrze, a to wróćmy na chwilę jeszcze do tych przykładów, bo pan podaje przykłady kilku firm, które dużych korporacji międzynarodowych,
które skracają życie swoich produktów. Jedna z firm to Apple, Samsung, druga, trzecia Epson. Jakby pan pokrótce mógł powiedzieć na tych przykładach, co tak, jak jesteśmy, no, mówiąc brutalnie, robieni w konia. Przede wszystkim to zjawisko planowego postarzania produktu to nie jest jednolite, to znaczy tak, różne firmy stosują różne sposoby i na przykład Apple zazwyczaj to jest po prostu brak napraw, tak? Czyli kiedy produkt zepsuje się przed końcem gwarancji, zostaje wymieniony na nowy i taki był też przykład między innymi w tym spisku żarówkowym, że tam chyba to dotyczyło iPodów, których bateria nie wytrzymywała do końca, bo była po prostu źle zaprojektowana, można powiedzieć, że była wadliwie zaprojektowana. I nie wymieniano tej baterii, tylko dawano nowego iPoda. Natomiast kiedy zepsuje się po gwarancji, no to można powiedzieć kliencie, radź sobie sam. Ponieważ po pierwsze Apple utrudnia naprawy. Po pierwsze jest brak części zamiennych. Są czasami jakieś specjalne śrubki w kształcie gwiazdek, rozetek czy innych, które trudno samodzielnie rozkręcić, żeby zobaczyć, co tam w środku jest zepsute. I to, co kiedyś było standardem, to jest nieudostępnianie schematów elektronicznych. Tak? Czyli dawniej, jak były osoby, które trudniły się naprawianiem różnego rodzaju serwisanci i zakłady niezależne, no to jeśli tylko znalazł taki serwisant schemat elektryczny produktu, no to mógł to zrobić. Epson z kolei ma bardzo ciekawą formę, to znaczy wprost jest wbudowanie mechanizmów, które kończą życie produktów. Epson to producent drukarek oczywiście. No i po produkcji, wydrukowaniu iluś tam tysięcy czy dziesiątek tysięcy kopii, drukarka jakby sama się blokuje, nawet jeśli nadaje się do dalszego użytku, to znaczy zlicza wykonane kopie, czasami sygnalizuje przepełnienie tak zwanego pampersa, to jest taka w środku drukarki gąbka, która zbiera nadmiarowy tusz, no ale przede wszystkim ma tam wbudowany jakiś chip wewnętrzny, który sygnalizuje, że drukarka zakończyła swój żywot i powinna zostać zezłomowana. Są oczywiście obejścia, tutaj ludzie znaleźli na to sposoby, no ale tak czy owak Epson pierwszy to zaczął stosować, a później chyba wszystkie firmy, które produkują drukarki, ten właśnie mechanizm wbudowany już w samą istotę produktu stosują. Z kolei Samsung przy telewizorach ma ciekawą konstrukcję, to znaczy są zamontowane w układzie zasilania kondensatory, które celowo umieszczono w bezpośrednim sąsiedzie radiatorów, które osiągają wysoką temperaturę podczas pracy tranzystorów i po pewnym czasie, zwykle tuż po okresie gwarancyjnym, ten elektrolit przegrzewa się i kondensator przestaje pracować. Teoretycznie wymiana na nieco droższy, bardziej wytrzymały komplet tych elementów zwiększyłaby czas pracy pięciokrotnie. No ale dzięki temu klienci mogą wymienić ten telewizor znacznie wcześniej. A tutaj jeszcze mogę powiedzieć o kilku innych formach, bo to nie jest tak bardzo oczywiste, bo żyjemy z tym zaplanowanym postarzeniem produktu i często go nie zauważamy. Na przykład, nie wiem, brak aktualizacji oprogramowania, to co zapewne większość słuchaczy zauważyła, także jest systemy na przykład operacyjne, które po pewnym czasie mówią, że już nie będą się aktualizować. Też w programach komputerowych bardzo często bywa tak, że za pomocą nowej wersji nie da się otworzyć starych plików programu, tak? Nie jest obsługiwany, należy kupić nowy program, nową wersję, żeby mógł otworzyć stare pliki, ale to też jest kwestia, nie wiem, gorszych materiałów. Ja akurat mam taki przykład sprzed kilku dni, bo miałem ekipę, która malowała dach i mieszkam w takim domu szeregowym i razem z sąsiadami robiliśmy dach w roku 2006, o ile dobrze pamiętam, albo może 2007. I jeden z sąsiadów stwierdził, że nie będzie z nami robił, że on nie potrzebuje tego, ale później zmuszony, bo tam miał jakieś przecieki, zrobił to bodajże 3 czy 4 lata temu. I ekipa, która malowała, stwierdziła, że ten nasz dach wcześniejszy jest w znacznie lepszym stanie niż ten, który ma sąsiad, który jest nowszy. Czy masz świadomość,
Dostarczamy Ci treści bez cenzury i bez reklam. Potrzebujemy Twojego wsparcia. Dorzuć się do mediów obywatelskich. Wpłać darowiznę. Link do wpłat znajdziesz w opisie do podcastu. Słuchaj, myśl, działaj. Aha, okej. No tak, to się generalnie w głowie nie mieści. Tyle z jednej strony mówimy o tym, w jakim stanie jest Ziemia, w jakim stanie jest środowisko, w jakim stanie jest nasze otoczenie, a z drugiej strony po prostu pozwalamy na coś takiego. A proszę powiedzieć, panie doktorze, to planowane postarzanie produktu to z punktu widzenia nauki, to jak ono jest zdefiniowane? Co tutaj nauka na dzisiaj mówi? No to mi troszeczkę trudno powiedzieć, bo większość tych publikacji, przynajmniej w języku polskim, to są moje publikacje, więc nie chciałbym tutaj jakoś specjalnie się reklamować. No w każdym razie w badaniach, które przeprowadziłem, dwojakiego rodzaju, to były badania z konsumentami, ale również z badania z serwisantami, bo to jest bardzo ciekawe źródło informacji. Wynika, że takie zjawisko istnieje. Ludzie je obserwują, ludzie je widzą, dostrzegają, aczkolwiek nie zawsze wiedzą, jak sobie z tym poradzić. To znaczy, czasami też jest trudność zakwalifikowania, czy to jest zjawisko jednoznacznie dobre, czy jednoznacznie złe, czy jest zgodne z prawem, czy nie jest zgodne z prawem. Też należy zauważyć pewien sceptycyzm dotyczący możliwości wyeliminowania zjawiska ze współczesnej gospodarki, czy jakieś próby złagodzenia tej uciążliwości dla nas, czyli dla klientów. A właśnie, co robi Unia Europejska? Jak walczy dzisiaj z planowanym postarzaniem produktów? No przede wszystkim należy oddać to, co należy pochwalić Unię Europejską, mianowicie to, że po pierwsze jako w ogóle zauważyła to zjawisko. I tak między innymi, tak jak mówiłem o tych materiałach, które miałem jako materiały wsadowe do pierwszych publikacji, to były głównie dokumenty Unii Europejskiej, więc chwała jej za to, że to zauważyła. Natomiast 2013 roku, tak, 13 roku. Tutaj czyli zasadzie, widzi to od 9 lat. Tak. Natomiast jeśli chodzi o... A przepraszam jeszcze, rozumiem, że sam proceder funkcjonuje od lat... No można powiedzieć, że w zasadzie to jest jeszcze przed II wojną światową, tak? Pomiędzy pierwszą a w dwudziestoleciu międzywojennym powiedzmy, że są pierwsze wyraźne cechy, no bo między innymi to, o czym pan wspomniał na samym początku, to jest ten kartel Fibus, który zrzeszał producentów żarówek. Natomiast jeśli chodzi o Unię Europejską, no to tutaj postępowanie jest, powiedziałbym, niekonsekwentne. Z jednej strony są rzeczy bardzo dobre, tak, czyli akty prawne, które wpływają na to, że powinno być lepiej, czyli recykling produktów, to, że producenci AGD są na przykład zobowiązani do odbierania starych produktów i ich utylizowania, a z drugiej strony jest bardzo kontrowersyjna sprawa tak zwanych zimnych lutów, co bardzo często podkreślają elektrycy, elektronicy. Mianowicie jest taka dyrektywa ROEX w skrócie, która zakazuje używania ołowiu w cynie używanej do lutowania układów scalonych, a i wtedy powstają tak zwane zimne luty, czyli z niską zawartością ołowiu cyna jest bardziej podatna na rozszczelnianie się. No i w ten sposób dużo tych płytek wytrawionych, tych układów scalonych, które znajdują się w urządzeniach elektronicznych, jest do wyrzucenia. No i w tym samym momencie zwiększa się ilość elektroodpadów. Z jednej strony Unia bardzo dużo działa w zakresie właśnie temu, żeby przeciwdziałać dużej ilości elektroodpadów, a z drugiej strony jakby sama spowodowała to działanie, tak? Czyli przeciwdziałanie skutkom kryzysu, który się sami spowodowało.
Podobna rzecz miała miejsce jeszcze wcześniej w przypadku świetlówek, tak, energooszczędnych, które miały wyeliminować żarówki te żarnikowe tradycyjne z wolframem w środku. No i one miały w swoich zapalnikach rtęć, tak, która jest szkodliwa. Jednocześnie wycofano w tym samym roku, o ile dobrze pamiętam, termometry rtęciowe, czyli no też jakaś niekonsekwencja. Tak, z jednej strony rtęć jest zła, a tutaj jest dobra, tak samo z ołowiem. A to jeszcze dopytam, Unia Europejska sama z siebie zajęła się tym tematem, czy to był jednak, co to było czynnikiem sprawczym, mobilizującym? Ciężko mi powiedzieć, bo tak jak mówię, to się zaczęło od tego komitetu EKES. Jakie były naciski, to nie wiem, czy to były naciski konsumentów. Podejrzewam, że tak. Myślę, że też dużo zrobiły te filmy dokumentalne, bo oprócz tego filmu Spisek żarówkowy był jeszcze drugi dokument, czy cała seria dokumentalna filmów francuskich. Też je możemy znaleźć na internecie. Nie podejmuję się przeczytania tytułu, gdyż nie władam językiem francuskim, ale jest cała seria tych filmów dokumentalnych. To też gdzieś jest w okolice 2011 roku, ile dobrze pamiętam. Także myślę, że to mogło mieć wpływ na Unię Europejską. No, jak już jesteśmy tutaj przy Francji, wspomina pan w jednym z artykułów o francuskim kodeksie karnym. Co on ma wspólnego z tematem, który poruszamy? No, ma trochę wspólnego, bo w roku 2015 we francuskim kodeksie karnym celowe skracanie cyklu życia produktu zostało wciągnięte i jest traktowane jako przestępstwo i jest zagrożone karą do 2 lat więzienia oraz 300 000 euro. I uwaga, nie jest to przepis martwy, ponieważ właśnie we Francji, w Europie w 2020 roku firma Apple zapłaciła 25 milionów kary euro za tak zwane nieuczciwe praktyki konsumenckie. Na czym to polegało? Polegało na tym, że aktualizacja oprogramowania, nowy iOS w iPhone'ie spowalniał starsze modele telefonów. Natomiast nie informowała firma o tym, spadała moc obliczeniowa iPhone'ów, no i one po prostu działały wolniej, te stare mówię. No i to jest tak, może 25 milionów dla Apple'a euro to nie jest jakaś dotkliwa kara, ale widać, że coś się tutaj w tym zakresie zmienia. No, między innymi to jest właśnie, tak jak mówię, to planowane postarzanie produktu ma wiele twarzy, bo właśnie no, aktualizacja oprogramowania, moglibyśmy myśleć, że to nie ma nic wspólnego z hardwarem, produktami, a tymczasem no, jest to też jeden z elementów planowego postarzania. Ja bym też nie chciał tutaj wylewać dziecka z kąpielą, bo planowe postarzanie, tak jak mówię, ma wiele twarzy i odcieni, można powiedzieć, bo do planowego postarzania produktu, zgodnie z teorią, zalicza się również na przykład produkty jednorazowe. No i produkty jednorazowe na przykład w medycynie, jednorazowe strzykawki, bandaże i wszystkie inne elementy, które mamy, z których korzystamy, kroplówki i tak dalej, no to zdecydowanie wpływają pozytywnie na obsługę zdrowia i wprawdzie generują odpady, no ale to też jest element planowego postarzania produktu, no bo dawniej takie strzykawki wykorzystywano przez wiele lat. No dobrze, tyle czasu już poświęciliśmy firmom, korporacjom, biznesowi wielkiemu, mniejszemu, który uprawia ten proceder. A jakby pan odpowiedział na pytanie, jak konsumpcjonizm nas, obywateli, konsumentów, wpływa na to zjawisko? No to jest chyba rzecz, która jest najistotniejsza w tym planowym postarzaniu produktu. Ja tutaj we wcześniejszej wypowiedzi przytoczyłem to, że tak około 30% w Niemczech czy 15% w Polsce produktów, które oddajemy na złom, to są produkty, które działają. Tak mówię, 30%, 1/3 produktów, które wyrzucamy, to są produkty, które ciągle mogłyby działać. No więc to jest kwestia nie tylko tych, powiedzmy, złych, nieuczciwych producentów, ale to jest kwestia również nas, konsumentów. Zwolennicy strategii planowego postarzania, bo też tacy istnieją, one podkreślają rolę tego procesu dla rozwoju gospodarki,
To jest oczywiście prawda. Celem gospodarki jest konsumpcja, ale trochę to przypomina, nie wiem, warsztaty narodowe we Francji po rewolucji, tak? Czyli kopmy dół, a jutro zakopujmy, żeby ludzie mieli pracę. Tak samo tutaj kupujemy coraz nowsze pralki, telefony komórkowe, żeby gospodarka się kręciła. No i to jest w jakiś sposób zrozumiałe. Inny pozytywny aspekt, trochę się tutaj zamieniam w adwokata diabła, ale chciałbym, żeby wszystko było jasne powiedziane, to jest planowego postarzania, ten pozytywny aspekt jest to, że znacznie spadły ceny produktów. Tak? W relacji do dochodów możemy sobie pozwolić na znacznie więcej telewizorów, lodówek, pralek czy telefonów komórkowych niż było to 20 lat temu. Tak? Nie mówiąc o drukarkach. Produkty są wprawdzie bardziej jednorazowe, ale możemy sobie pozwolić na ich kupno. Dawniej były bardziej trwałe, ale droższe. Tylko rozumiem, że płacą za to, nie wiem, inni, tak? Tak, płacą, koszty są przeniesione gdzie indziej oczywiście. No i tu jest kwestia właśnie tego naszego podejścia do konsumpcjonizmu. Można się spotkać z taką teorią czy koncepcją wychowywania pragnień, tak? Czy żebyśmy, czy pedagogiki pragnień też się tak to tłumaczy, żebyśmy sobie jako klienci sami sobie zadali pytanie, czy na pewno zawsze potrzebujemy produktów, które kupujemy. Niech każdy słuchacz sobie zada pytanie może, czy jeśli wymienił ostatnio nowy telefon komórkowy, a to jest coś, co często wymieniamy, to czy to jest rzeczywiście wynikało z tego, że stary przestał działać albo nie dało się go naprawić, czy może jednak z tego powodu, że była tak ładna rzecz nowa albo koleżanki, koledzy mają te nowe produkty. Zazwyczaj jednak dużą rolę odgrywa, myślę, presja społeczna. Tak nie wypada mieć starego telefonu, a w sumie dlaczego nie? No, miałem taką sytuację ponad rok temu. Z uporem maniaka wymieniałem w swoim smartfonie baterię i przy trzeciej baterii już telefon padł, ale również moja świadomość jakby diametralnie się zmieniła i od tego czasu nie mam smartfona, wróciłem do starej komórki, która gdzieś leżała w mojej szufladzie. To tak a propos innego podcastu naszego w tygodniku Spraw Obywatelskich, gdzie mówiliśmy o kilku milionach komórek, które leżą w naszych szufladach w Polsce. To wynika z badań. Myślę, że to też nawiązuje tutaj do dzisiejszego tematu, ale właśnie gdzieś ta konsumpcja, co ja co prawda nie wymieniałem jakoś co roku, czy co dwa lata, czy co trzy nawet, no, chyba dłużej miałem ten telefon. No ale faktycznie tutaj można dostrzec zdecydowanie ogromny wpływ naszych postaw na to zjawisko. I tak jak możemy faktycznie, tak jak pan powiedział, no możemy po prostu artykułować swoje oskarżenia albo pretensje do korporacji, no ale na poziomie indywidualnym sami nie jesteśmy lepsi, chociaż tutaj też bym dodał, że korporacje wzmagają u nas zdecydowanie to, żeby ten konsumpcjonizm napędzać. A gdyby miał pan na koniec podać jakieś trzy rady dla nas, obywateli, już nie dla konsumentów, którzy po prostu są ślepi i kupują bez opamiętania, wzmacniając to zjawisko, o którym dzisiaj rozmawiamy, tylko rady dla obywateli, którzy jednak chcieliby, czy próbują walczyć z tym procederem planowanego postarzenia produktu. To jakie te rady by były? No właśnie, pewnie by zastanowić by się przed zakupem, czy rzeczywiście jest to rzecz, której potrzebuję, czy jest ten zakup wynika rzeczywiście z moich osobistych potrzeb, czy może wynika z tego, że wywierana jest na mnie jako na konsumenta jakaś presja. To chyba było najprostsze. Natomiast są też koncepcje, takie ogólne rozwiązania tego problemu. Mianowicie na przykład są koncepcje, by urządzenia AGD wynajmować, a nie kupować na własność. Tak? W tym modelu sprzęt jest własnością firmy, która nam dostarcza, więc zależy jej na tym, aby problemów było jak najmniej. I są już takie przykłady innowacyjnych firm, na przykład w Holandii jest
leasing jeansów, tak? Tak to się nazywa, czy wypożyczalnia jeansów, nie wiem jak to nazwać, to znaczy kupujemy, znaczy właśnie nie kupujemy, a wypożyczamy te jeansy, chodzimy w nich. W momencie, kiedy one się zniszczą, na przykład przed gwarancją, to oddajemy je do tej firmy, która je utylizuje i przerabia na nowe jeansy. Z kolei w Amsterdamie na lotnisku Schiphol oświetlenie jest własnością firmy Philips. Tak, lotnisko w tym momencie nie przejmuje całej infrastruktury tych żarówek i wszystkiego, co tam jest. Lotnisko wówczas nie przejmuje się awariami, bo płaci tylko za światło, a naprawy spoczywają na właścicielu infrastruktury. W związku z tym Philipsowi w tym momencie zależy na tym, żeby montować elementy oświetlenia najwyższej jakości, żeby nie trzeba było ich serwisować. W tym momencie właśnie jakby planowe postarzanie produktu upada. Bardzo często też te zastosowania mają już miejsce w informatyce. Coraz więcej programów, aplikacji jest w chmurze i mamy je dopóki płacimy abonament. I tu jest zagrożenie dla tych rozwiązań, o których mówię. No bo na pierwszy rzut oka pomysł wydaje się świetny. Nie będzie planowego postarzania, ponieważ firmy dostarczające usługi w pewnym sensie będą dbać o długowieczność tych produktów. Z drugiej strony możemy sobie wyobrazić sytuację, że nie kupujemy produktów, tylko wszystko mamy wynajmowane. Lodówkę, pralkę, dywan, a nawet dżinsy, tak? Czyli jak jest dzisiaj car sharing, nie kupujemy samochodu, tylko wynajmujemy go na godziny, tak? Płacimy za wszystko miesięczny abonament, no i w tym momencie coś się zdarza niedobrego, tracimy źródła dochodów. No i przyjeżdżają właściciele lodówki, pralki, dżinsów, dywanu i zabierają nam je. W wersji sprzed tej rewolucji, bo tak to należy nazwać, wprawdzie jesteśmy bezrobotnymi, ale z własną lodówką, pralką i dywanem, natomiast w wersji po zostajemy z niczym, więc jest to koncepcja, która jest z jednej strony bardzo ciekawa, a z drugiej strony budzi moje duże zaniepokojenie, tak? Bo to nie jest tak, że jak my przestaniemy być właścicielami swoich pralek czy dżinsów, to one będą niczyje, prawda? Ktoś jednak będzie ich właścicielem. Nie pojedynczy obywatele i klienci, ale ktoś inny. Mi się wydaje, że można ten problem rozwiązać w sposób wolnorynkowy. To jest moja osobista propozycja przemyślana w jakiś tam sposób. Producenci mogliby zdywersyfikować ofertę, to znaczy na przykład sprzedają produkty droższe, pralkę z 12-letnią gwarancją, oferując do niej części zamienne, deklarując, że będą to robić zawsze, oraz takie nienaprawialne pralki jednorazowe z roczną gwarancją. Oczywiście te pralki z 12-letnią gwarancją są znacznie droższe niż te jednorazowe. Wtedy zobaczymy, kto wygra na rynku, tak? Wtedy wilk jest syty i owca cała. Zarówno powinni być zadowoleni konsumenci, jak i producenci. Podejrzewam, że ta walka rynkowa mogłaby być wtedy znacznie ciekawsza również pomiędzy produktami w jednej firmie. No ciekawy pomysł, ciekawy. Ja Państwa zachęcam do tego, żeby uruchomić tu przede wszystkim myślenie, refleksję i zastanowić się nad różnego rodzaju fragmentami tej rozmowy i rozejrzeć się u siebie wokół, dookoła siebie i zobaczyć w domu, w najbliższym otoczeniu, jak wygląda ten temat urządzeń, przedmiotów, które kupujecie Państwo na co dzień. A w tym miejscu już postawmy kropkę. Dzisiaj Państwa i moim gościem był pan doktor inżynier Adam Ryś, adiunkt na Wydziale Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Dziękuję za rozmowę, panie doktorze. Bardzo dziękuję państwu. A z państwem żegna się już Rafał Górski. Kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika Spraw Obywatelskich już za tydzień, w każdy wtorek. Zachęcam i do usłyszenia. Do usłyszenia. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość? Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu institutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj!